Używasz killoffa w Fortnite? Jeśli tak, to zostaw suba. Nie no, żartuję. Każdy używa killoffa, ale nie każdy używa spoconej wersji. Także ja dzisiaj pokażę wam najbardziej spocone killoffy w historii Fortnite. Obecnie trafa Daily Gax i codziennie nagrywam filmy oraz codziennie rozdaję nagrody. A dzisiaj taki oto game o smaku Ernesta, czyli pomarańczowym, wygrywa ta osoba. Gratulacje. Jeżeli w następnym filmie też chcesz coś wygrać, to wystarczy zostawić suba, no i followa na Instagramie, bo tam wybieram zwycięzców, a teraz zaczynajmy. Okej, więc pierwszy killoff to pałka Harley Quinn. Kiedy Harley wychodziła do gry, od razu był na nią duży rozgłos, bo to jednak skin z kolaboracji i to taki ze spoconych skinów z kolaboracji. Mnóstwo osób zaczęło jej używać, w tym dużo pro playerów, ale także zwykłych spoconych graczy, bo pałka kosztuje jedynie 800 dolców, więc nie jest droga, zwłaszcza jak na tak dobry killoff. Wiesz co jest jeszcze dobre? Gwiazdki, a zwłaszcza takie w postaci killoffów, bo następny zbierak to właśnie Star Wand za również 800 dolców. Ten killoff to chyba najpopularniejszy spocony killoff, bo naprawdę mnóstwo osób go używa i mega się przyjął w społeczności. Na dodatek jeszcze w pierwszym rozdziale powstał glitch, przez który ten prosty killoff zadawał 56 obrażeń. YouTuber CypherPK bardzo szybko to wykorzystał na streamie, niszcząc w ten sposób swoich oponentów, którzy pewnie myśleli, że Cypher cheatuje. Mogę się założyć, że minimum 3 osoby go za to zgłosiły, sami zobaczcie. Następny killoff należy do zestawu J Balvina. Nazywa się prawdziwy i jest prawdziwie napocony, bo nie jest właściwie tylko killoffem, ale również plecakiem w jednym. Jednak prosi zazwyczaj nie używają plecaków, stąd też to killoffowa wersja zawładnęła w napoconych kombosach pro playerów, ale no nie można się dziwić, bo tak szczerze to chyba każdy lubi takie katany na jedną rękę. Są po prostu o wiele bardziej cool niż takie zwykłe zbieraki. Reinhardtowy jest także killoff Mindy. Szczerze to mnóstwo osób oddałoby wszystko co mają, żeby tylko pomachać tym killoffem i dosłownie kupują drogie konta, żeby tylko mieć go w szafce. Killoff Minty był do zdobycia ze specjalnego kodu, który od końca 2020 roku nie jest dostępny, także jest bardzo limitowany i mało osób go ma, a jeżeli już ktoś go posiada, to często jest prosem. Ale być może to po prostu kolekcjoner rzadkich rzeczy. Jednak uwierz mi, zazwyczaj to ta pierwsza opcja. Co do opcji, to dobrą spoconą opcją jest również nóż Sarah Connor, który szczerze nawet wygląda na pocenie na pierwszy rzut oka. Jest bardzo mały i fajnie się nim macha, więc nie dziwne, że tak jak sama Sarah dostała od społeczności szybki zastrzyk zakupów, kiedy tylko wyszedł. A w sumie to nie mogło być inaczej, bo jest on w zestawie z Sarą, także można kupić od razu obie napocone opcje. Ten killoff jest jednym z dwóch najmniejszych killoffów w całej historii gry i nie da się zaprzeczyć, że im coś jest mniej widoczne i daje ci chociaż lekką przewagę, tym więcej spocuchów tego czegoś używa. Tak już działa Fortnite. Przed chwilą mówiłem, że nóż Sary jest jednym z dwóch najmniejszych zbieraków, bo pierwszym jest Killoff Tron. Serio, to jest po prostu takie okrągłe, świecące coś i wygląda to bardzo dobrze, a na dodatek jest najlepsze w byciu najmniejszym, także ten zbierak jest wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju. Na dodatek zbierak był w zestawie ze skinem, także tak samo jak ze Sarą Connor można było dostać dwie rzeczy za jedne fałdolce. Kolejny napocony killoff to Vizia, czyli ten dosyć straszny killoff, który posiada oko. Nie dziwne, że nazywa się Vizia, bo zdecydowanie jakąś ma i jest dosyć wyjątkowy, no bo w końcu jaki inny killoff popatrzy jak grasz? Kosztuje jedynie 800 fałdolców, więc nie jest to jakoś mega dużo i zauważyłem, że o ile kiedyś, zwłaszcza w pierwszym rozdziale, był bardzo używany, tak teraz nieco opadł i mniej osób z niego korzysta, także jeżeli chcesz się poczuć wyjątkowy czy wyjątkowa, to możesz zacząć go używać, a na pewno nie pożałujesz. Następny zbierak jest dosyć zwykły, bo jest to podstawowy killoff. Serio, może wam się wydawać, że tak nie jest, ale zwykły killoff też jest spocony, bo dużo minimalistycznych spoceńców go używało, takich, którzy lubią małe szczegóły i tym samym szczególnie szybko ciebie likwidują. Dużo prosów korzysta z tego killoffa na swoim drugim koncie, na którym nie kupują skinów, także co może niektórych zdziwić, najzwyklejszy killoff
motyw, który każdy z nas ma, również jest w pewien sposób tryhardowy. Jednak z mega napoconych kilowów jest także łom. Tak, po prostu zwykły łom również jest prosty, ładny i mały, a na dodatek trudny do zdobycia, bo był na specjalnym trybie w pierwszym rozdziale. Serio, to jest dosyć niedoceniany i trochę zapomniany kilow, ale Epic chyba to zauważyło i dodało do sklepu także jego świąteczny odpowiednik za 500 fałdolców. Także jeżeli nie masz łomu, to możesz w nieco innej wersji sobie go z kodem GAX zakupić bez problemu. Zakupić warto byłoby także driver od golfistki, bo to jeden ze starszych napoconych kilofów w tej grze i w tym odcinku. Od razu, kiedy dawno temu w pierwszym rozdziale został opublikowany, przykuł swoją uwagę na pocuchów i przez pewien okres był nawet najbardziej napocony w grze, ale no po jakimś czasie nieco wypadł z obiegu, bo ile można używać tego samego kilofa? Zwłaszcza kiedy po drodze ciągle wychodzą nowe, takie jak na przykład Katana Mishon z The Walking Dead. Kiedy w sezonie 5 Jonesy sprowadził mnóstwo nowych skinów z kolaboracji, wprowadził również Mishon i jej kilof, który był chyba pierwszą taką kataną dodaną do gry i fani od razu ją pokochali. Można wręcz powiedzieć, że to ta katana rozpoczęła cały trend uwielbianych jednoręcznych długich zbieraków, które aktualnie są w sumie w każdym sezonie i każdy z nich mógłbym wymienić, bo są mega napocone. Wymienić w tym odcinku muszę także kilof manekina z jego głową na sobie. To jest bardzo kreatywne podejście ze strony Epic Games i szczerze to moim zdaniem jest to jeden z ładniejszych napoconych kilofów, bo od razu się wyróżnia i ma coś, czego nie ma żaden inny. Jest memiczny. Serio, walenie po głowach innych graczy głową samego manekina to coś, czego nie wiedziałem, że potrzebuję, a jednak. Ten kilof jak najbardziej daje ci taką możliwość. Możliwości za to nie masz na dostanie kilofa Johna Wicka z karnetu sezonu 3. To jest kilof, którego ja często używam, no bo co tu dużo mówić, grałem w sezonie 3 pierwszego rozdziału i... Kto pytał? No nie wiem, ale słyszałem, że dużo osób pytało o Lewiatana, kiedy wychodził, bo jest to mega fajny kilof z zestawu Kratosa i szczerze to pomimo tego, że jest nieco drogi, to dużo osób go kupiło i mnóstwo prosów także. Krążyła wręcz legenda, iż ten kilof daje ci szybciej farmić macy, ale no to tylko mit i żaden kilof ci tego nie gwarantuje. Chyba, że mówimy o kilofie za wygraną na FNCS. Ten kilof nie daje ci szybciej farmić maców, ale daje ci przewagę w byciu wyróżnionym na mapie i pokazuje, że jesteś niesamowity. Jednak szczerze to wydaje mi się, że nikt, kto ogląda ten film, tego kilofa nie posiada, no chyba, że jesteś Setim czy Kamim i mnie oglądasz, wtedy pozdrawiam was i liczę wam dalszych sukcesów. Tak samo jak liczę, że zobaczysz dzisiejszego live'a z eventu o 18, na którym zobaczymy koniec tego rozdziału, także warto wbić. Mamy daily, więc do jutra i do dzisiaj w sumie też. Cześć!